Myśleliśmy, że ten mecz rozegra się sam do 45 minut, wszyscy pojedziemy na wakacje w dobrych humorach. Niestety tak nie było i pokazali nam, że ciężką pracą, że poświęceniem mogą wygrać mecz i to jest dla nas, to jest karygodne i niestety więcej słów zasłużyliśmy na te wszystkie słowa krytyki, na te wszystkie słowa, które teraz słyszymy, bo to jest tylko i wyłącznie nasza wina. Mieliśmy wszystko w 100% kontroli, przeciwnik nie miał żadnej sytuacji, nikt nic nie mógł zrobić, a my w drugiej połowie po prostu zbyt statycznie, proste straty, brak reakcji, nie chcieliśmy strzelać więcej goli. Zawiedliśmy nasze rodziny, naszych kibiców, zawiedliśmy przede wszystkim samych siebie. Ale będzie kolejny mecz, w którym musimy pokazać reakcję. Niestety na ten moment robimy krok do przodu i dwa do tyłu. Miejmy nadzieję, że teraz robimy dwa do przodu i nie będziemy już się cofać w rozwoju.